W niedzielę do Ośrodka Kultury w Moszczynicy zawitał Andrzej Gwiazda, legendarny działacz Niezależnego Związku Zawodowego Solidarność. Na zaproszenie Bronisława Jędrzejowskiego, przyjaciela Andrzeja Gwiazdy i działacza Solidarności, przyjechał prosto z Gdańska, by spotkać się i porozmawiać z mieszkańcami gminy Moszczynica. Opowiadał on o czasach komunizmu i o tym, jak wyglądały początki Solidarności. Z wielkim zapałem i zaangażowaniem wspominał dawne lata swojego życia. Uczestnicy pytali Andrzeja Gwiazdę o wszelkie nieścisłości z lat upadku komunizmu i działalności Związku Zawodowego. I wydawało mi się, że też o to chodzi. I kiedy widzieliśmy, że strajk jest jakby... Pewne cechy wskazywały, że jakiś odłam władzy, bezpieki, czegoś do tego strajku jakby dąży, to sądziliśmy, że chodzi o usunięcie Gierka i zmianę pierwszego sekretarza, czyli wewnątrzpartyjna wojna. A w tej chwili mocno podejrzewam, bo dowodów na to wciąż jeszcze nie ma, dlatego chociażby, że historycy ich nie szukają. Musiałby iluś historyków jakby przyjąć tę wersję, którą Państwu opowiadam i wtedy być może znaleźliby dowody. Niepełne znaczenie Solidarności, bo to było znacznie więcej niż jak niektórzy chcą przedstawić, no taki spontaniczny zryw, naiwny, spontaniczny zryw serca, prawda, uczciwości, czegoś. Nie, proszę Państwa, to było naprawdę bardzo silna i moralnie, i intelektualnie organizacja. No i w pięści w zasadzie też nic jej nie brakowało. Nie my wiemy. Dopiero w tej chwili się dowiadujemy. No wiadomo, to nie my wyśmiech układamy, żeby tak to do nas docierało. No. A wy tutaj nie mogliście tego w żaden sposób zweryfikować, prawda? No w żaden sposób nie mogliście zweryfikować. No to w takim razie, znaczy liczby do logicznego ciągu, nie? To skoro strajk nam nie wyszedł, zmiany nam do końca nie wyszły, to czy nie jest zasadne pytanie, czy istnieje państwo polskie w imieniu suwerenności tego państwa? To jest jedno z pytań. Jak mnie w Senacie też o to spytali, jak na środka kolegium spytali, że Senat mnie półtorej godziny przysługiwał. Ale my mamy wyobraźnię przestrzeni. Nie, no więc... Podobno każdy mężczyzna ma wyobraźnię. Tutaj są przejście, nie pamiętam, Sejny, przejście z Litwy, z Suwałki, Augustów. Przez to wszystko idzie ta trasa, tu idą wszystkie samochody, za Augustowem się rozdziela. Andrzej Gwiazda, legenda Solidarności. Panie Andrzeju, jaki cel wizyty w Moszczenicy? No i dlaczego pan to przyjął? Taka osobowość w takiej małej miejscowości. No przede wszystkim miejscowości małe wcale nie są mniej ważne, czy ludzie w małych miejscowościach od dużych miast. To jest pierwsze. Nauka ze strajku, gdy mieliśmy wszystkie duże zakłady w 80 roku już strajkowały, to w strajku było 140 tysięcy, a kiedy się przyłączyły malutkie zakłady, to było 430 tysięcy. A więc tutaj... A dwa, no przecież wszędzie mieszkają nasi bliźni, współobywatele i też głosują. I wydaje mi się, że lekceważenie mniejszych ośrodków, powiedziałbym nawet, wydaje mi się, że w mniejszych ośrodkach jest więcej zdrowego rozsądku. Mniej telewizji, mniej opinii z telewizji, a więcej myśli, więcej przemyśleń, więcej, można powiedzieć, samodzielności w myśleniu. Jeszcze takie pytanie. Mówi się, że Solidarność jest podzielona na dwie części, na PiS-owską i Platformę Obywatelskiej. Co pan na ten temat sądzi? No nie wiem, no być może do tej drugiej Solidarności nie należy, zachowałem członkostwo pierwszej, bo nie wypisałem się z niej.
Natomiast no, jeżeli ktoś jednocześnie należy do związku zawodowego i optuje za partią, która jest najbardziej w historii Polski wroga pracownikom, a szczególnie ludziom mniej zamożnym, no to tego wytłumaczyć nie potrafię.